Ja podaję ksywę rapera. Ten, kto naciśnie pierwszy buzzer, podaje ksywę rapera, z którym tamten współpracował. Teraz żart o policji? Potwierdzam. Doskonale. A potem drużyna przeciwna podaje nazwę, pseudonim rapera, który współpracował z tym ostatnim. Żeby wam to unaocznić, na przykład ja mówię Tupac, a oni mówią Shakur. Notorious B.I.G. Wtedy ci mówią, z kim współpracował Notorious B.I.G. i mówią Cameron. LAPD. A ci mówią, z kim współpracował Cameron i robimy sobie ludzką stonogę z raperów. Wygrywa ten, kto się nie pomyli właściwie i ten, kto zakończy tę ludzką stonogę. Kto pierwszy naciśnie buzzer, ten zaczyna. Czas na odpowiedź to uznaniowe 5 sekund, a za każdą rundę dostajecie 10 punktów. Utrudnienie jest takie, tak, że tak, to polski to. Rap, a wy możecie tego nie wiedzieć, bo nie słuchacie, żeby się nie inspirować. Wszystko wiadomo. Tak jest. Wszystko jasne. Don Gurales. Pi, 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 pi. Z kim nagrywał? Chill Wagon to nie Marka, Chill Wagon to Arka. Bang! Punkty dla drużyny Boriksona, ale teraz odpalamy czas i z kim nagrywał Don Guralesko? Kaczor. Kaczor, z kim nagrywał Kaczor? Pich, z kim nagrywał Pich? Hada. Hada, z kim nagrywał Hada? Z Buku. Z Buku, z kim nagrywał z Buku? Śliwa. Śliwa, z kim nagrywał Śliwa? Peja. Z kim nagrywał Peja? Iggy. Z kim nagrywał Iggy? Żabson. Z kim nagrywał Żabson? No siruje. Z Reto. Z kim nagrywał Reto? Ze mną. Z kim nagrywał Tedę? Ze mną. Z kim nagrywał Boriksa? Z Kozakiem. Z kim nagrywał Kozak? Z kim nagrywał Kozak? Nagrywałeś z Kozakiem. Nie pamiętam. Nie pamiętasz tych czasów po prostu. Każdy nie pamiętam, to było w latach 90. Okej, mamy drużynę Tedego i 34 punkty! Dostałem z wozu 10 za quiz i 5 za NWJ po wygranym quizie. Gonimy. Okej, w takim razie wracamy do czasów, które ktoś pamięta. I zacząłem od kolejnego rapera, a wy naciskacie guzik. Samo? To samo, tylko raperzy się zmieniają i nie będzie łatwo. Kinizimy. Czyli Wagon to nie Marka. To nie, chyba to było jednorazowe, ale zawsze można to powtórzyć. Lanek. Lanek, z kim nagrywał Lanek? Białas. Z kim nagrywał Białas? Solar. Z kim nagrywał Solar? Dwa. Z Masłowską. Z Masłowską. Z kim nagrywa Masłowska? Wcale z nim nie nagrała. Nie. Jak ona się nazywała? Może być producent. Ta, co grała Ania Rubik. Przepraszam, muszę skontaktować się z wozem. Wóz strażacki, czy mnie słyszycie? Serio? Ania Rubik występowała tylko w klipie. Kozak występował u mnie w kawałku. Czy zostaniemy zjedzeni w komentarzach? To tylko dobra zabawa! Tu chodźcie, dobra zabawa! Za tę odpowiedź ja przyznaję 5 punktów, mimo że była po czasie i proszę o doliczenie. Natomiast drużyna Tedego dostaje dychę, ponieważ odpowiedź padła po czasie i to tylko mój prezent za zwycięstwo i piątkę za NWJ-kę i ma 15 punktów. Uwaga, czytam pseudonim. Lama. Z kim nagrywała, współpracowała, kooperowała? Dziarma. Pi, 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 pi. Z Chodakiem. Z kim nagrywał Chodak? Sandałem. 2K. Tak, 2K. Michał Graczyk. Michał Graczyk. Tymek. Tymek. Tymek, ja. Kury. On. Borikson. Z kim nagrywał Borikson? Ze wszystkimi. Kto nagrywał ze wszystkimi? Tedę. Ja nie. Z kim nagrywał Tedę? Z Natalią Kukulską. Natalia Kukulska, Pit. No. Na skopą. Bartek Królik. Tak? Przepraszam, czas minął, niestety. Wygrywa Borikson. 10 punktów. 79 punktów dla polskich bananów, 53 zostaje przy Chevrolecie. Ja cały czas przypominam, że każda kontrowersja... Będzie zwolnione. I no. Jak się nie zgadzacie z nami, z naszymi odpowiedziami, zasadami, albo myślicie sobie, kim jest ten łysy kasztan, który to prowadzi, wpiszcie to w komentarzach, obrażajcie wszystkich dookoła, to powiększy nam zasięg. Ograniczeni czasem jesteśmy? Nie jesteśmy ograniczeni czasem. Natomiast, jeżeli wydaje wam się, że wasi przeciwnicy ściemniają, krzyczycie challenge,
Przerywamy rundę i jeżeli kłamali, to punkt dla was. O Jezus. A jeżeli nie kłamali, to tracicie. Zrobimy trzy takie rundy. I kto wygra tą konkurencję, wygrywa ten turniej. Dobrze. Uwaga, mówię pierwszą ksywę. Kto naciśnie, mówi z kim współpracował ten artysta. Pierwsza ksywa brzmi Ketchup. Z Gedem. Gez. Gruby Mielcki. Gruby Mielcki. Taco Hemingway. Taco Hemingway. Cuervo na fide. Cuervo na fide. Kiełas. Kiełas. Ale nie powtarzamy. Przecież on sam nagrywa. No, w sensie, on tylko z kiełasem robił rzeczy. O to chodzi. O to właśnie chodzi. Doszliśmy do ściany. Do tego doprowadziliśmy. Wydaje mi się, że teraz sekcja komentarzy zwariuje. Proszę? No kiełas i CMAZ. Po prostu. A oni tak, powiedzieli tak. LSO, więc moglibyśmy powiedzieć challenge, bo to jest, wiesz... To jest nasza ostatnia deska ratunku. To jest nasza ostatnia deska ratunku chyba, więc mówimy challenge. Mamo, bo oni challenge'ują. Matka załamała ręce, mówi, że odpowie, jak się ziemniaki ugotuje. Zagłosujcie ze starym. Zagramy jeszcze dwie rundy zgodnie z planem i zobaczymy, czy mamy problem, czy nie. Dobra. Walczymy dalej. Uwaga, mówię kolejną ksywę, która brzmi miły ATZ. No dawaj. Ketchup. Ketchup. Uff. Taco Hemingway. Taco Hemingway. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło. Rundę wygrywa Miła Gotuwa. Gdybyście słuchali płyt prowadzącego, mielibyście odpowiedź pod nosem. A tak! W sumie to się pierdolcie. Runda decydująca, bądź nie. Uwaga, mówię ksywę, naciskacie przycisk. Żabson. Jan Gigi. Włody. Odi. Pelson. Pelson. Wienio. Wienio. Wilku WDZ. Wilku WDZ, jeszcze jeden mach, jeszcze jeden skręt. 8-8. 8-8. O, fuck. W sensie, to są syny? Tak. Getz. Getz. Znowu Getz mamy. No to... Chodak. Chodak. Alicja Szemplińska. Kuja HZG. Kuja HZG. Jasiu Pieniążek. Michał Anioł. Julia Pośnik. Julia Pośnik. Oj. A można powtarzać ksywy? Ale nie z tej rundy. No to nie. My moglibyśmy lecieć dalej. Moglibyśmy. Zabili nas... Bum! Mamy rozstrzygnięcie. Na szczęście nie mamy problemu z pierwszym pytaniem, a cały odcinek Red Bull, Rap i Mat wygrywa Miła Gotuwa! Pierwsza ksywa. Kto wie, z kim współpracowała, ten naciska buzzer. Young Leosia. Żabson. Tak, Żabson. Jan Gigi. Oki. Oco. Mielski. Radosny. Ty. Sprawdzam. Pers. Czy to było? Nie. Nadzia. Głaka. Knap. MLG. MLG. UPA. O kurwa. Zamknęli nas. Stop. Cicho. Bing, bing, bing. 10 punktów dla czerwonego kabla. Co nam się tu robi? Zapędzili nas w kiełbasiach. 4-4-4-5. Myślicie, że to było tak rozegrane, że najpierw poszło pod siatkę, później poszedł długi, tam kurka się zdąbił. Trochę przypadkiem, ale tak się stało. Mądrze. Czytam drugą ksywę. Bonus RPK. Czerwin TWM. Dobrze, że jesteś. Kaczy proceder. Challenge. Aj, teraz informacja do wozu. Moi drodzy, mamy pierwszą w historii tego programu sytuację. Robimy challenge, sprawdzamy.
Proceder nie ma na Spotify, nie ma na YouTubie, to nie istnieje. Takie są zasady w tym programie, więc 10 punktów wędruje do czerwonego kabla. Robi nam się coraz ciekawiej. Słuchaj, tak się właśnie dobiera współuczestnika do tego programu. Ksywa numer 3, ostatnia w tym quizie. Uwaga, przy wyniku 54-45, ręce blisko przycisków. Ksywa numer 3 to Żurom. Kto? Wy. Wy. My. Dlaczego? Ja nie wiem, z kim Żurom nagrywa, nie mam pojęcia. Oddaję to. Przegrałem. Cały czas jestem z sobą. Słuchajcie, jeżeli powiecie, z kim nagrywał Żurom, dodam wam 5 punktów za tą stratę czasu. Sorry, wyrwałem się. Fu, Żurom fu, to nawet ja wiem, że coś takiego powstało. Wszyscy to pamiętamy. Tak jak pamiętamy datę wybuchu wojny. Albo pamiętamy, jak sąsiad nas zalał. Ja rzucam ksywę rapera, wy mówicie, z kim współpracował i rozpoczynamy budowanie stonogi. Ta ksywa to... A żeby się przytrzymać, powiem naszym widzom, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i zostawili nam łapkę w górę. Nigdyż tak nie zapierdoliłem w powiadomienie jak dzisiaj. Ta ksywa to... Sitek. Skusku! Buszu. Buszu. Borikson. Borikson. Kury. ZH. ZH. Nie wiem. Oki. Oki. Koza. Koza. Łodzi. Dobrze, dobrze. Łodzi. Łodzi. Challenge. No nie, no jest tak, jest tak, no to challenge, prawda. Moi drodzy, nie. Pamiętajcie, że jeżeli ten challenge nie przyniesie... Jeżeli nie przyniesie rozwiązania zgodnie z intencją majonezowych kumpli, to zmieszana koza dostaje 16 punktów. Matka pyta, o jaki numer chodzi? Będzie za mną tęsknił blok. Będzie za mną tęsknił blok. Wiecie, że przegraliście, przyznajcie się. Nie, nie przyznajcie się. Dopóki nie ma dowodu, to nie. Pasek postępu loading doszedł do połowy. Ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko ból. Życie! Życie! Wciąż zaskakuje mnie! Wciąż zaskakuje mnie! Życie! Zaskakuje mnie! Nie w Łodzi, mam. Łodzi, przez ły. Łodzi, przez ły. Jest na chomiku, więc istnieje. 16 punktów dla zmieszanej kozy. Wynik... Bum! W ostatniej chwili! Dodatkowe 15 dla majonezowych kufli. 100 do 86. Koniec!